Siema, jak widać jest odebrana rama. Powiem wam, że wczoraj duży problem mi sprawiło w ogóle powykręcanie tych śrubek, bo kurde, ani na to nie idzie dziesiątki nabić, a jedenastka obmyka, ale jakoś podkręcałem. Tu mi się urwała jedna śruba i ta mi się urwała. Kurde, te malowanie proszkowe, to wam powiem, że jest. No zaraz rozwiercę, to nie jest dużo śruby. Tutaj to w ogóle jest ciężki temat, kurde. No dobra. Spróbujemy. Może się uda. Dobre wiertło jest. Ładnie wchodzi. Tylko żebym równo zaczął. Coś to idzie. Powoli, ale do przodu. Udało mi się tu przewiercić, nagwintowałem, teraz robię gwint tutaj, bo tu nie były zabezpieczone gwinty i śruba mi się nie chce wkręcić, muszę przegwintować. I tyle to roboty, kurde. Nie jest takie hop siup. Kurde, no dobra, pomalutku to idzie, bardzo pomalutku, ale coś tu idzie. Zaraz chyba teraz będę wahacze brał naprzód, założę może i opony. I ten wahacz z tyłu na tył i może to karczerem przemyję, bo w sumie ten wahacz upierdzielony cały, te przednie też uwalone, a nie miałem wcześniej możliwości tego umycia. Wziąłem trochę te wahacze, wyczyściłem, ale jak się to wymyje, to będzie luks, bo tutaj to nie wszystko tak wyczyszczę. Jak są te kalamitki, to one smarują tuleje z tej jednej strony, chociaż pewnie w tych tulejkach są dziury, ale zapchane, wziąłem tam jeszcze smaru, napierdzieliłem. A trochę mi się zeszło, ciężko te śruby przechodzą, bo rama ten proszkowo wymalowana, to się otwory pozmniejszały i musiałem młotkiem przebijać, bo nie chciały mi te śruby poprzechodzić. Z tyłu z wahaczem będzie jeszcze trochę pierdzielenia, no ale jakoś to włożę. Aby na kołach postawić, to już będzie git. Jutro silnik w ramę. Chociaż znając życie, pewnie jutro mi zajmie cały dzień instalacja, założenie i plastiki dopasowanie. No ale mówię, do świąt powinno to odpalić. Muszę przygotować tu miejsca, bo nie przychodzi ośka. Nową ośkę musiałem kupić do blastera. Czy nowo używano? Nie, ale chyba 30 zł kosztowała to. Do przeżycia. Druga strona. W ogóle nie chcę przechodzić to, kurde. Jak jakiś gwint albo coś niezabezpieczone, to zobaczcie, nie przelezie. Ten tylny wahacz, kurde, to w sumie on słabo wygląda, taki upierdzielony cały. Ale kurde, tu w nim jeszcze ładne łożyska są, nie jest to porozsypywane. A to jak dać do takiego malowania, to wiecie, to trzeba już te łożyska będą do wywalenia, sporo większych kosztów. Wezmę go, wymyję ładnie i gdzie tam jakieś odpryski, to zamaluję pędzelkiem, źle to nie będzie wyglądać. No chyba odpowiedni czas, żeby tu zajrzeć. A tu musiałbym ten zacisk odkręcić. Czy nie będę musiał? Odkręcę, będę miał lepszy dostęp do tych łożysk. Nawalę smaru, jeszcze to polata, jak luzu nie ma. Wziąłem tu, naładowałem tego smaru. Spójrzcie, to się ładnie zsuwa. No to tak prawie ładnie, ale wcześniej trzeba było motkiem napierdzielać. Tutaj w środek napierdzieliłem, więc tu wciśnie ładnie.
Dobra, na krętko ścisnę. Powinno tam wcisnąć do środka jeszcze ten smar. Dobra, to już dokręcę jak na kołach będzie stał mocniej, bo ręką to i tak tyle siły nie będę miał, żeby to przytrzymać. Ładne łożyska, ktoś tu musiał to robić kiedyś. Nic się nie rozleciało. Włożyć to, kurde, tu będzie ciężko samemu, ale nie powinienem dać radę. Kurwa, wszystko w smarach, upierdzielę. Kurde, czyste ręce. No dobra, jak to łapać? Tak trzeba. Może tak spróbuję. Samemu to przerąbana robota, kurwa. A, bo tu jeszcze silnik będzie. No dobra, to silnik to później się włoży. No tak, bo jeszcze silnik będzie trzeba włożyć. To już będzie potrzebna jeszcze jedna osoba. Dobra. Wszystko później się umyje, nie martwcie się, widzowie. Ładnie przeszło. Podkładka nakrętka. Gdzie ja dolną śrubę zgubiłem? Jeszcze kurde, jak Tadzik mi pomagał rozbierać. Na razie to nie będę tego mocno skręcał, jeszcze może coś będzie trzeba poprawić. Oki. Ale nieźle już wygląda sprzęt. Najbardziej to felgi robią różnicę. Ogólnie tam z ziomkami gadaliśmy, że można było jednak te felgi na niebiesko dać. To by był lepszy efekt. No i wahacz też by można było na czarno w sumie dać. No ale w sumie wahacz się na srebrno walnie.
Tutaj też te amory takie srebrne są, więc taki kontrast będzie. Co jeszcze w tym kładzie takiego srebrnego? A no w sumie więcej nic. Jutro spróbuję już instalacje i plastiki ogarnąć, no i zostanie silnik włożyć, który trzeba jeszcze złożyć. No sorry widzowie, kurde. Wiecie jak jest. Dzisiaj, żebym posiedział do 4 rano, to bym sporo roboty szarpnął, ale lecę ze ścigiem polatać. 20 stopni jest, kurde, co chwilę słyszę, jak ktoś tu jeździ. No zarąbiście to wygląda, wam powiem. Nie mogę na razie go umyć, jednak zapomniałem, przecież mam zaciski nieprzykręcane, to woda się dostanie zaraz do zacisku, później nie będę mógł podpowietrzać. Muszę podłączać hydraulikę jeszcze. Ale spoko, spoko, kurde. Będzie całkiem inna maszyna niż była. Najwięcej to powiem wam szczerze, naprawdę ta rama robi. Kurde, jednak. Jak się resztę wyczyści, to też nie będzie źle. Jeszcze pomyślę, bo może zębatkę na czarno pomaluję sprayem, ale chyba nie będę tego robił. No chyba na to jest czarno, tylko wyczyścić trzeba. Dobra, zbieram się. Pierwsza część. Sprzęt na kołach postawiony, można chować do garażu. O, nawet sam skręca. Dobra, porządek się zrobi jutro, bo już nie mam dzisiaj czasu. Raczej nic nie zniknie. Trochę się wzięło, jeszcze te plastiki pozakładam, to już w ogóle będzie luks. Dobra, jutro lecimy dalej z tym sprzętem. Na razicho.